Siemka, tutaj Ziuta, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Weźmy jakieś pieniążki, dawno nie braliśmy pieniążków. Właściwie jesteśmy już pod celem naszej misji, bo stwierdziłem, że nie ma sensu zaczynać pod kryjówką. Więc po prostu idziemy robić misję. No bedbug this time. I'm going in alone. Seen the layout, I know the room. A rack's in there somewhere, and it won't take him long to realize I'm coming. He knows what I'm after now. This time I leave with everything. Okej, Jordi obstawił ładnie. Czy mogę gdzieś tą drogą jakoś przejść tak niezauważony? Zastanawiam się nad tym. Tutaj. Tutaj mogę. I'm a Rossi Fremont. Yeah, I see you. Are you gonna tell me why we're fucking with these guys? Do you care? Not really. There's a computer inside that. It's okay. I really don't care. I was just trying to make some small talk. Okay. Czy mogę jakoś się zeskanować, żeby widzieć, gdzie oni są? O! Ja muszę tam po prostu dotrzeć, prawda? Nie muszę na przykład zabić wszystkich w tym terenie, chociaż byłoby przyjemnie, nie? Bo być może droga ucieczki, która na pewno się zdarzy. Nie gram od wczoraj w tę grę. Tam jest snajper. Słabiutko. Jakbym rzucił tam. Tutaj snajper nie powinien mnie widzieć. I miałem rację, nie widział mnie. Świetnie. O, mam duży problem z tymi snajperami. Ja mogę jakoś się... Spróbuję przejść tutaj. Claire, can you get this door open? We're working on it. T-Bone's got an idea. Yeah. They're running my encryption on the security doors. It's kind of hard to finagle remotely, but your Wonder Girl here? She just had a damn good idea. If you can cut power to that door, it's gonna default to the base code for about half a second. And you know the base code? Yep. I wrote the damn algorithm. Let's give it a whirl. Okej, musimy użyć zaciemnienia. To wywoła zamieszki. It's open. You can thank us in person. Be safe, Aiden. Okej. Cyk. To już?
To już. Jakby nie to chciałem zrobić. Ale wyszło jak wyszło, ale nie jest źle. Mogę wyłączyć tę muzykę? Chyba nie bardzo. Boję się, że może być copyrightowana. Okej. Jak tu się teraz jedzie? Tu... A, tu jest, okej. Au? To znaczy nie au, jeszcze nie. Przeładujmy na spokojnie. W ogóle jakiej broni używamy? Goblina. Goblin jest świetny. Au! Wysaci. Okej. Trochę za bardzo się wystawiłem. Ale... żyjemy, a jakby... oni nie. Czy jest tu właściwie coś, co mogę wziąć? Coś, co mi da cokolwiek jeszcze? O! Zawsze trochę amunicji. A... jak ja mam tam dotrzeć? A, tędy! Okej. Okay. Przechwycone nagranie weźmy. Ha. Dobra, na tym etapie w sumie już nie mam żadnych złudzeń na to, że możemy to zrobić po cichu. Oni nawet się za nami nie rozglądałem, po prostu zaczynają walić. Oj! Oła, to był zły plan. To był zły plan, ale żyjemy jeszcze jakoś. Załatwimy go ze strzelby, proszę. Chociaż? Nie, to po prostu ominimy go sobie. Czemu by nie? Aj! O, wow! To było całkiem silne.
to get lost in here forever. You ready for that, soldier? Jak się szło dalej? A, tędy. No to tu nie byliśmy. Someone flank this bitch! Flank him! Got his stupid ass killed! Fuck, 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 where's the pin? Get in there and hit that bitch. Tutaj coś może być. There he is. Ah, oh, man. Take a shot here, cuz. Can't see him. No, dawaj. Take. I jesteśmy już na miejscu? Jesteśmy już na miejscu. O, lag? Lag. Tu jest ta serwerownia. Zbieramy dane. Okay, Clara, I'm in. You should start receiving everything now. I see it. It's all coming in. T-Bone's going to start decrypting it as soon as we have it all. That's a pretty big download. All of this is Iraq's leverage, his blackmail. He's been collecting this for a long time. There, that's everything. Hurry back, Aiden. T-Bone's decrypting it now. I'm on my way. O, jeszcze musimy się wydostać. Świetnie. Możemy windą po prostu zjechać? Proszę? O, chyba nam to zaoszczędzą. Oh man, look at you! Crispin? No, no, wait. Pierce, right? It's all you, Pierce? The auction? Iraq! You the shit raining down on me? Cause I got a lot of shit raining down on me. Stop right there. I'm not about to let you get away with this. You've been fucking me up, snooping in my shit, right? Interfering with my plans. Iraq, we're all dead! It was you. You were the other hacker in the Merlot. That there's my currency. My masterpiece. And you're trying to take that from me. You took something far more valuable from me. I took from you. Motherfucker, I don't even know you. Okay. Oh, so you wanna fuck with my family, huh? Break into my house, try to steal my shit, huh? Do you know who I am? Do you? A wannabe king in a tiny castle. See, you're wrong! And you're lucky Quinn's lapdog. Fuck you! Fuck you! Okay. A tu coś się stanie? On kogoś wezwie? Yeah, I've seen your type before, man. Self-righteous motherfuckers. I tried to counter people off the battlefield. Now, I'll make sure you get back to your family. Maybe one piece at a time, huh? And when I'm done, they're next on my list. What, you got a wife and kids? Brothers and sisters? Yeah, you hurt mine, I hurt yours, bitch! It ain't nobody gonna come save your punk ass out here either! Dobra, a ktoś skopać mi dupsko przyjdzie, czy... Bo ja w sumie czekam. You gonna die alone, man! A tutaj... O. Let's do this, motherfucker! Get the cover, V! Oh, fuck, 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 fuck! Get it in! Down! Fuck, man, that fucking hurts! Oh, that was two motherfucking... Damn, he threw a grenade! Man, I ain't trying to work here no more, man. I'm out. Okay. Tutaj załatwiony. Przeładujmy sobie na spokojnie. Bring war to a soldier, boy.
Co, ktoś jeszcze, czy to już... I'll take every file you have. All of your hard work, gone. The Merlot's a slick hotel. Bunch of rich white motherfuckers just waiting to pay up. So you take it from me? Eventually someone's gonna take it from you too. The secrets get passed around. And all sorts of people are going to die for the secrets. That's the curse of... This is not us making a deal. You pick the fight, Pierce. Let's play it out. I'm too bad for you. This shit gonna hurt. Ha. Duży? Duży. Dobra to. Oj. Oh shit, okay. Come on then. Iraq was protecting a tinderbox of blackmail. But he was after something bigger. He wanted the video from the Merlot job. He never did find it. Well, the viceroys are gonna regroup and a new leader will step up. And Bedbug? He's got a chance to get out now. I hope he takes that chance. A tu w ogóle była torba z amunicją. Świetnie. I co, tu już nikogo nie ma? Nie, chyba wszystkich wybiliśmy całkiem tak. Już koniec. W ogóle śmieszna sprawa, że... ja siedziałem na Discordzie przez ten cały czas i nie byłem wyciszony. Więc... to znaczy, ja byłem wyciszony, ale nie był wyciszony dźwięk innych osób dla mnie, więc... kolega sobie wpił na Discorda i... będę musiał to wyciąć. Więc... Yeah, all of it. I want Nikki. My God, I was right to bring you in. You see? We did it. Now bring it to me. Directly. No one else. Okej, ale tym już zajmiemy się w następnym odcinku, bo to jest kolejna misja. Więc dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobał. Zdaję sobie sprawę, że w tym odcinku strasznie mało mówiłem i w sumie nie wiem, czym jest to spowodowane, więc nie zamierzam się tłumaczyć. Po prostu dzisiaj miałem taki cichszy dzień. W każdym razie mam nadzieję jednak, że jakoś dało się to oglądać. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć!